W tym filmie opowiem, jak zwizualizować działanie różnych modeli służących do klasyfikacji, a przez to zrozumieć trochę lepiej, jak one funkcjonują. Pracować będziemy tutaj na przykładzie zbioru wygenerowanego przeze mnie tutaj tym fragmentem kodu w Pythonie. Po zwizualizowaniu tych danych na wykresie dwuwymiarowym, na tak zwanym scatterplocie, widzimy, że zbiór ten zawiera dwie kategorie. Jedną, którą mamy oznaczoną kolorem niebieskim i drugą, którą mamy oznaczoną kolorem pomarańczowym. Zadaniem modelu klasyfikacji, który będziemy badać, będzie znalezienie reguły na to, jak mając dane tylko i wyłącznie informacje o współrzędnych punktu określić, czy bardziej prawdopodobne jest, że jest on w klasie punktów pomarańczowych, czy bardziej jest to prawdopodobne, że znajduje się on w klasie punktów niebieskich. Aby przygotować tą wizualizację, posłużę się zbiorem punktów, które będą równomiernie rozłożone na całym takim prostokącie, w którym zawierają się rozkłady tych punktów, które tutaj widzimy na tym wykresie. Napiszę teraz fragment kodu, który wygeneruje nam właśnie taki zbiór punktów. Teraz napiszę kawałek kodu, który pozwoli mi wytrenować pierwszy z modeli, którymi będziemy się dzisiaj zajmować. Na początek muszę sobie zaimportować odpowiednią klasę z biblioteki sklearn. Teraz napiszę fragment kodu, który definiuje model i uczy go na bazie danych, które wcześniej wygenerowałem. Model mamy wytrenowany. Teraz przy jego pomocy sklasyfikuję punkty, które tutaj mam przygotowane do naszej wizualizacji. Na wykresie widzimy, że model podzielił tak naprawdę naszą płaszczyznę na dwie części. Ta część oznaczona na żółto to jest część, w której sądzi, że jest bardziej prawdopodobne to, że znajdzie punkty z kategorii pomarańczowej. Natomiast tutaj mamy tą część płaszczyzny, w której model twierdzi, że bardziej prawdopodobne jest odnalezienie punktów z kategorii niebieskiej. Granica pomiędzy tymi obszarami jest tak naprawdę linią prostą. To wynika z tego, jak ten model jest skonstruowany. Teraz zobaczmy, jak się zachowują innego rodzaju modele. Przyjrzyjmy się modelowi drzewa decyzyjnego. I otrzymujemy obraz, który pokazuje nam nieco inny sposób, w jaki model drzewa decyzyjnego dzieli nam naszą płaszczyznę na obszary, w których skupione są punkty z różnych kategorii. Tutaj widzimy, że ta płaszczyzna jest dzielona półprostymi, czy właściwie odcinkami, które są równoległe do osi tego układu współrzędnych, w którym rysujemy te punkty. Zobaczmy teraz, jak z analogicznym zadaniem radzi sobie prosta sieć neuronowa. Na analogicznym wykresie dla sieci neuronowej widzimy, że kształt linii, która dzieli nam płaszczyznę na te obszary, które reprezentują nam poszczególne klasy, jest dużo bardziej skomplikowany. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z linią, która jest złożona z odcinków, czyli jest to linia łamana. I dzięki temu kształty, które sieć neuronowa może zdefiniować do podziału płaszczyzny, czy ogólnie rzecz biorąc przestrzeni, w której znajdują się nasze punkty, mogą być bardzo skomplikowane. To już wszystko, co chciałem zaprezentować w tym filmie. Dla chętnych i zainteresowanych tematem polecam lekturę dokumentacji pakietu scikit-learn, gdzie można znaleźć więcej modeli i przebadać więcej sposobów, w jaki może zostać podzielona płaszczyzna, na której znajdują się punkty
które trzeba sklasyfikować. Bardzo dziękuję za uwagę.